Miasto Suwałki pracuje nad nową strategią promocji do roku 2027 z perspektywą do 2030 roku. Poprzedni dokument stracił swoją ważność wraz z upływem roku 2020. Postanowiłem powołać taki zespół do opracowania nowego dokumentu. I tutaj z pomocą przyszły mi osoby, które na co dzień zajmują się marketingiem, reklamą, promocją, głównie swoich firm, i taki zespół funkcjonował, pracował nad nową wizją promocji miasta i to zostało przedstawione w dokumencie w postaci projektu i ten dokument będzie poddany konsultacjom, które rozpoczną się 14 lutego i potrwają do 28 lutego. Z dokumentem można już teraz zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Do kogo będzie adresowana promocja i kto będzie odbiorcą dokumentu? Są oczywiście mieszkańcy, ale są i turyści, to aktywni turyści, i także młodzi ludzie, którzy wyjechali spoza naszego miasta, pracują w dużych aglomeracjach miejskich i chcemy stworzyć taką ofertę, skierować do nich również taki konkretny przekaz, że warto tutaj mieszkać, żyć, rozwijać się, zakładać rodziny. Strategia określa, jak komunikować się ze wszystkimi tymi grupami osób oraz jak to rozbudować. Nowa strategia promocji ma dać miastu energię do wejścia w kolejne lata z nowymi pomysłami i ambitnymi celami do osiągnięcia już w perspektywie najbliższych kilku lat. Musimy zachęcać młodych ludzi, żeby po pierwsze nie wyjeżdżali stąd, a jeżeli ci, którzy wyjechali, to żeby wrócili do rodzinnego miasta. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i wzięciem udziału w konsultacjach. Już niebawem uczniowie szkoły podstawowej nr 5 w Suwałkach będą mogli skorzystać z wyremontowanych sal gimnastycznych, a wraz z nadejściem wiosny z boiska, którego budowa zakończyła się w ubiegłym roku. Jeszcze otwarcia uroczystego nie było, bo opady śniegu i tak dalej. I wewnątrz tej szkoły, tam są dwie większe sale gimnastyczne, dwie mniejsze. Ten blok sportowy w ramach tego obiektu został też przebudowany. Łączny koszt, który ponieśliśmy na szkołę podstawową nr 5, to jest 20 milionów złotych. To historyczny moment dla tej szkoły. Baza sportowa zmieniła się w niej nie do poznania. Dyrektorzy tej szkoły na przestrzeni lat, ale również i rodzice, często mówili o potrzebach inwestycyjnych w suwalskiej piątce. Trwa proces odbioru tych hal sportowych wewnątrz szkoły i mam nadzieję, że lada dzień już uczniowie będą mogli korzystać z tych nowych przestrzeni, a z boiska oczywiście, jak ustąpi zima i będą ku temu warunki. Warto przypomnieć, że rozpoczął się również kompleksowy remont basenu w szkole podstawowej nr 10. Aktualnie trwa rozbiórka starego basenu, a równolegle projektanci projektują nowy obiekt. Kwestia chociażby samej niecki, jak ona ma wyglądać, czy ona ma służyć tylko i wyłącznie do nauki pływania, czy do rekreacji, również do tego, żeby można było ten basen wykorzystywać chociażby do nauki najmłodszych dzieci, pływania i tak dalej. I tutaj są pewne jeszcze korekty do projektu potrzebne. Wartość inwestycji w dziesiątce to ponad 16,5 miliona złotych. Na wszystkie te zadania miasto Suwałki otrzymało dofinansowanie z Funduszu Polski Ład. Do 20 lutego 2023 roku trwa nabór wniosków do dofinansowania z rządowego programu odbudowy zabytków, którego wartość w skali całego kraju określono na 3 miliardy złotych. To są bardzo duże pieniądze i oczywiście to jest oferta skierowana do samorządów. Samorząd może składać wnioski dotyczące odbudowy, renowacji obiektów zabytkowych. Natomiast obiekty te zabytkowe nie muszą być własnością samorządu. Dlatego też miasto prowadzi nabór wniosków pochodzących od właścicieli obiektów zabytkowych z Suwałk. Samorząd planuje złożenie 5 wniosków o udzielenie dotacji na swoje zadania. Oprócz tego przekaże też 5 wniosków o dofinansowanie
od właścicieli prywatnych obiektów. Te wnioski możemy składać w takich trzech grupach. Małe takie inwestycje do 150 tysięcy złotych, większe do 500 tysięcy i te największe do 3,5 miliona złotych. W sumie 10 wniosków miasto może złożyć. Wyborem wniosków niemiejskich zajmie się specjalna komisja, która zwróci uwagę na walory zabytkowe obiektu oraz jego znaczenie dla wizerunku miasta, a także dotychczasową dbałość wnioskodawcy o zabytek. Miejskie inwestycje, które będziemy chcieli w ramach tej puli 5 złożyć, to jest przede wszystkim dokończenie remontu obiektu budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego. Potem jest też taki obiekt zabytkowy, gdzie mieści się szkoła podstawowa nr 9 na ulicy Hammerschmidta. Tam jeszcze pewne rzeczy też trzeba wykonać. Kolejny budynek zabytkowy to jest Kościuszki 45. Gdzie docelowo ma przenieść się poradnia psychologiczna oraz dwie kamienice przy ulicy Kościuszki i 1 Maja. Więcej szczegółów w tej sprawie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego lub u pracowników Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.